Hej, z tej strony Q, a to jest Rock'n'Roll Old School Games. Pozytywni, kolejny odcinek, w końcu się udało coś nagrać, w końcu mnie coś naszło. Tym razem jest to Prince of Persia. Jedna z pierwszych części ever w ogóle. Nie to, co kurczę, tam jakieś piaski czasu, Warrior Within'y, dwa trony i tak dalej. To jest dopiero oldschoolowa część. Pamiętam, że jak byłem mały i grałem na Amidze, to ja to masterowałem, przyszedłem to całe i tak dalej, a teraz jak sobie w to testowałem przed chwilą, to po prostu jest katorga i nie umiem to grać. Ale dobra, mniej więcej już rzeczy jakieś ogarnąłem. Co prawda nie ma to jakiejś super filozofii, bo to tylko używamy czterech kierunków i jednego przycisku, który powoduje, że zamiast biegania to możemy sobie iść kroczkiem. No ale wiecie, postać tutaj nie łapie się tych wszystkich krawędzi i tak dalej automatycznie, jak to teraz mamy we wszystkich grach, tylko trzeba się trochę napocić. Dobra, w każdym razie tak, tak to wygląda, że jesteśmy sobie tutaj tym księciem niby i ta księżniczka tam jakaś piękna, ona ma być wygrzmocona ostro przez jakiegoś tam wezyra czy kogoś tam i mamy godzinę niby, 60 minut na to, żeby przejść tą grę aż do niej. Tam chyba jest 12 albo no jakoś tak około tego kilkanaście plansz jest. O, tu mamy gościa z mieczykiem, który już mi idzie najebać. Ja nie mam mieczyka, więc nie mam jak się obronić. Wiem, że speedrunnerzy czy inni tam jacyś tam, wiecie, co na glitchach jadą, jakieś tam inne pierdoły, to potrafią go ominąć. Ja go nie potrafię ominąć. Więc musimy znaleźć najpierw mieczyk. Oczywiście nie przejdę tego całego. Teraz, więc... czekajcie, ja to muszę tak fajnie rozkminić. W ogóle skakanie tutaj, żeby taką przepaść skoczyć, jest ciężkie, bo musimy odpowiednio wcześniej... A, uciekać? Dobra. Tutaj jak mi spadnie na łeb, to tracę jedno życie. Tam po lewej, na dole mamy życia. A wejdźmy sobie na górę. No i tu mam potek, który niby mi daje życie. A widzicie, on mi się nawet automatycznie obróci. Tylko muszę wszystko idealnie tutaj nim się podchodzić i tak dalej. Dobra, sprawdźmy. Aha, jak ja tam pójdę w prawo, to tam jest ekran z tym, z moim pierwszym tym. A to ja tam nie chcę iść, tam nie idziemy. Myślałem, że się na lewo otworzy. Bo widzicie, tutaj mamy na przykład zamknięte po lewej stronie, ale mamy płytkę tutaj taką. W podłodze. Hopa! Okej, okay, udało się. Przyjebał ryjem w kraty, ale to nic. O, mamy tutaj płytkę, naciskamy płytkę i wtedy nam się otwiera to. No, oczywiście wejście w jakiekolwiek kolce od razu kończy się śmiercią. Tutaj trzeba pamiętać, żeby być plecami obróconymi do tej krawędzi, bo inaczej on po prostu zaskakuje jak debil i ginie. Kuźwa. No i tak to wygląda, dobra. Idziemy szukać miecza. Wiecie, znalezienie miecza akurat nie jest trudne teraz, aktualnie, dla mojej kondycji tutaj w tej grze. Trudne jest wyjście z tym mieczem z powrotem. To na dole jeszcze można przejść, tam jest też potion jakiś, ale nic oprócz potiona więcej nie ma. Tu musimy iść i przeskoczyć, tą drugą kładkę, bo ta druga kładka, z tego co pamiętam, zamyka tutaj to. Nie wiem, jak ja mogę pamiętać takie rzeczy, kurczę, kiedy ja w to grałem? To jest ponad 20 lat temu ja w to grałem. Dobra, zejdźmy sobie na dół. No i tu mamy mieczyk. Weźmy sobie ten miecz. Bierzemy, jest mieczyk, dobra. Jak takiego strażnika spotkamy, który ma miecz, a my nie mamy miecza, to wtedy po jednym hicie nas zabija od razu. Ale jak mamy już miecz, to teraz chyba możemy znieść po prostu tak trzy hity, jak walczymy z nim. Dobra, uwaga teraz. Ten jump tutaj jest ciężki. Przyznaję się, że nie potrafię go zrobić. Uwaga. Uff, wyszło. Ja pierdzielę, udało się. Zajebiście. Żeby była nadzieja dla tej gry. Okej. Okay. Co na górę. I tutaj, tak? Opa. Dobra, powolutku. Okej, okay, teraz którędy? Tam spadła ta kłodka. Ogółem giera fajna, jedna z moich ulubionych właśnie, jeśli chodzi o takie amigowe gry. Pamiętam, że to męczyłem tak bardzo i zawsze jeszcze mama siedziała obok i się cieszyła, czy mi się uda uratować tą księżniczkę, czy mi się nie uda, cholera, no.
Dobra, udało się wrócić tutaj do tego. Tam z góry zaczynałem. Teraz trzeba będzie gościa pobić. Minus jest taki, że ja nie wiem jak się go bije. Okej. Okay. Podejdź. Defensywa. Dobra, zabity. Okej. <Okay. laughs> Udało się, zajebiście. Dobra, idziemy teraz tutaj. Aha, i teraz musimy iść tutaj nacisnąć ten, podejrzewam. Tak mi się wspomniało o tej gierce, że miałem to nagrać i jakoś tak mam nawet chęci do nagrania tego. Bo ostatnio Czarek też Parzych pytał w komentarzach, kiedy nagram Prince of Persia, więc nagrywam. A jeśli chodzi o te następne części, no to tak jak mówiłem, nagrałbym to, kurczę, ale mam dużo takich innych gier. I tak dalej, w terminarzu tutaj. Drink the potion matching the letter S. No tak, bo no tak, ja pamiętam, bo tu jest jakby. To jest niby takie zabezpieczenie antypirackie, o widzicie? Zresztą wiele było takich zabezpieczeń. Ja pamiętam parę gier jeszcze innych, co były takie. Da, mamy eskę wypić, tak? Dopijemy eskę, uwaga. Dobra, udało się. Jeśli wypiłbym jakąkolwiek inną, to bym po prostu zginął od razu i tyle. Z tego co pamiętam, to właśnie tutaj gościu skrakował i udało mu się tutaj ostrzegać, co mamy w danym momencie pić, bo te potki się zmieniają co grę. Tutaj czas mija. A normalnie to były jakieś szyfry. I chyba, nie jestem pewien. I zawsze na opakowaniu oryginału gry, zawsze gdzieś tam na odwrocie pisało. Tak samo była taka gierka Beat'em All, wiecie, jak że się chodzi po ulicy i bije wszystkich. Oh fuck. Gościu wiedział. Nie podchodź lepiej. Nie podchodź. Nie podchodź. Dobra, jak widzicie, walki są dynamiczne, ale nie chcę tutaj tracić życia i wiecie, próbuję jak najbardziej tak, wiecie, ogarniać to. Dobra, tam mamy potka na dole. Tu jeszcze na dole jest też zejście, ale nie wiem, czy tam nie ma przepaści, więc lepiej tam nie będę skakał. Nie wiem, pić tego potka. Ja wiem, że niektóre potki są śmiercionośne, że wystarczy łyk i giniemy. Sprawdźmy. Okej, okay, to był leczący akurat. Nic się nie stało, bo miałem full życia. Dobra. Chodźmy dalej. Tutaj po kroczku trzeba iść. No właśnie, bo się otwierają kolce, ale pomiędzy kolcami można przejść, jeśli właśnie tak przechodzimy sobie ładnie. Sprawdźmy, na górze coś jest? O, patrzcie. Chyba tego nie zwalę. Dobra, miesza z tym. Oh shit. Tutaj trzeba wskoczyć tak episko tam, wiecie, na drugą stronę. Ej, ja tak nie potrafię. Udało mi się! Wow, jaką kurwa daleko skaczę! W życiu nie pomyślał, że on tak potrafi daleko. Dobra, chodźmy dalej. Co teraz? O, no chodź, no chodź, no chodź. Oh fuck, ty! Ty nic poniu. Odejdź. 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 Oh fuck, kurwa zginę. Oh fuck, zabił mi jakiś nic poniu. O cholera. No chodź, chodź, dipsy. Fucking hell. Fucking hell. Odejdź, kurwa. Odejdź, kurwa. Jaki... Kurde, co ten gościu taki mocarz? Ja pamiętam, że potem jest taki gruba z takim dupnym brzuchem, on ma o wiele więcej życia. O Boże, ale do grubasa raczej nie dojdziemy. A co my tu mamy? Mamy to, to... Aha, to zamyka od razu tamto, dobra. Będę wiedział. Podejdźmy sobie tu, zejdźmy sobie teraz na dół. I miejmy nadzieję, że to gówno na dole mnie healuje. Uwaga? Heal? Jest. Jakiś tam heal jest, dobra, zajebiście.
To teraz trzeba jakoś mądrze ogarnąć. A, wyszło. Mamy kolejnego ziomka. Szybko, bo tu podchodzi. Odejdź. 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 Nie podchodź, gościu. Odejdź. Odejdź. Dobra, ogarnięty typek. Jak ja się spinam, jak ja z nimi walczę, Boże. Heal? Jest heal. Ale tutaj widzicie, to już na inny kolor mi się świeci, więc tego nie będę pił, bo to mnie pewnie zdipsuje. Kto wie? Wiecie, jak to jest w tych mega starych grach, to nigdy nic nie wiadomo, co się stanie. Au! Spadło mi na łeb. Dobrze, że miałem 3 życia. Dobra, tutaj ciężko tak ten przejść. Czyżby życie? Kolejne? Wypijemy, zobaczymy. To ciężko tam przejść, kurczę, bo tam gościu kampi od razu z tym, z mieczykiem. I to jest kolejne życie, tak? Fuck. Nie wiem, jak to zrobić. Kurczę. Jumpujemy, tak? Szybko! Odejdź. 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 Oh fuck. Oh fuck. Jaki skór... Czybyk, no i ja pierdzielę, jak mnie tej wyciulał, Boże. O Jezus, jedziemy jeszcze raz tutaj. Oh fuck, tyle przejść. Okej, okay, kolejna próba, uwaga. Próbujemy. Jak to będzie teraz? Odejdź. Odejdź. Agresywnie, od razu do typa. Wypychamy go w pizdu. No, come on, come on. Cofniemy troszkę. Pięknie. Porozwalany, porobiony, easy peasy. GG. Gdzie teraz iść? Głosujcie w komentarzach. Dobra, chodźmy na razie normalnie może. Zobaczymy, co to jest. Aha. A co jest na górze? Się pół godziny trzeba ustawiać do tych półek. Się samemu obracać i tak dalej. W sumie mechanika bardzo podobna do Abe'a. Jedynki. Znaczy ogółem do Abe'a. Ale ten. Ale taka wiadomo, bardziej już archaiczna i tak dalej. To mi chyba doda życie, nie? Jest, 4 życia już. Woohoo! Ogień. Teraz powolutku, bo wpadnę na kolce i nawet 20 żyć mi nie pomoże. No, puść się. Dobra. Okej, okay, teraz znowu idziemy po kroczku. Po kroczku, po kroczku. Sprawdźmy, co tam po prawej stronie jest. Bo aż jestem ciekaw. Aha, ściana. I widok na podka. Dobra. To jest fajne, że oni niby tam pokazują takie małe przesłanki, że no, tutaj jest coś, kurde, gościu, ominąłeś. Nie powiemy ci jak, ale jakoś tam się da wejść. I wtedy gościu kombinuje. Takie coś w grach się lubi oczywiście, a przynajmniej jeśli o mnie chodzi. Dobra, dobra, uspokój się. Ej. Okej, okay, spokojnie, steady. Idziemy. Idziemy, easy, easy, easy. Dobra, idziemy dalej. I tutaj mamy co? I tutaj mamy jump! Pięknie, udało się. 45 minut left. Tego się nie da przyjść w takim tempie, jak ja przychodzę. Nie wiem, chodźmy najpierw w bok. Sprawdźmy, co tam jest z boczku. Aha, nic, no okej. Okay. Z boczku jest nic. To sprawdźmy, co jest na górze. Chyba, że tam się jakieś czasy dostaje. Może, nie wiem. Jump, okej. Okay. Chodźmy dalej. Co tutaj będzie? Tu jakiś fioletowy dziad.
Jak fioletowy, to znaczy, że rzadki. Jedziemy z nim. Odejdź. Odejdź. Dobra, easy. No niby łatwo się z nim walczy, ale kurczę, widzieliście, tamten mnie potrafił zepchnąć. A inny jeszcze mnie potrafił zabić parę razy. Fuck. Oh fuck. Ja już widzę, co trzeba zrobić. Ja pierdzielę. Dobra, próbujemy, uwaga. Okej. Okay. Teraz tak, odwróć się i... Serio? No! Jak ja to miałem, kurwa, przeskoczyć? No jak? Serio, i od nowa całą planszę muszę... O, ja pierdykam. No i... Kurde, nie da się tak. Ja chyba muszę po prostu skoczyć. Ja pierdzielę, znowu. Muszę tak machać, bo on jest bardzo blisko mieczem. On mnie dosięgnie, no właśnie. Fuck, ej. Wow! Patrzcie go. O kurwa, jaki typ. No on mnie zabije zaraz, ej. Ja pierdzielę! Ale mnie pozamiatał tutaj. Ja już myślałem, że to będzie ten, że się zbuguje albo coś, że wiecie, jak on mnie zepchnie na dół, to on wtedy tutaj zostanie z mieczem na górze i ja wtedy nie mam jak wejść do góry, bo jak ja wejdę do góry, to zanim wyciągnę miecz, to ten gościu już by mnie zabił. Fucking hell. Wyciśniemy. Okej. Okay. Jumpuj. Udało się! Woohoo! Zajebiście, jestem panem tej gry, easy peasy, takie coś, które na śniadanie przychodzę, łatwiutkie, idziemy na trzecią, dopiero planszę, ja pierdzielę. Nie, coś czuję, że trzecia to dzisiaj będzie ostatnia, bo to jest nieporozumienie, żeby kurczę... A pamiętam, że jak byłem mały, to ja to miałem w małym palcu, ja tak tą grę ogarniałem lightowo, że to jest nieporozumienie. Z tego co pamiętam, się idzie w lewą stronę, a nie w prawą, więc chyba najpierw pójdziemy w lewo. Nie pamiętam czemu, ale... Pamiętam, że tu jest pewien przeciwnik. Ło, serio. Serio. Zajebiście. Nie, spoko, naprawdę, super. Chyba będę gdzieś musiał biegnąć, albo coś. Czekajcie, upewnię się, co jest na górze. Chyba dało się wejść, czy nie? Da się. Wow! Od razu kolce na twarz. Dobra, czyli nie bardzo. Nie, właśnie na górę. Czyli co, idziemy tędy. Da się tu na górę wejść? Co tam na górze jest? Aha, na górze sobie mogę patrzeć, co tam na górze jest. Okej. Okay. I tam na dół jeszcze mogę zejść chyba. Kurde. Czyli to jest tych. No tu pułapka była. Wow, długo spadało, więc chyba jest głęboko. Aha, i tu mam... To chyba nie do końca tędy miałem iść, skoro tutaj mam ten. Fucking hell. W takim razie dokąd mam iść? Tam na dół nawet nie skaczę, nawet nie próbuję. Nie wiem, spróbujmy tutaj, zobaczmy, zaryzykujemy, co jest na dole. Aha, potech tylko, tak? Dobra, to nie chcę. Mam full życia, więc... Nie będę tracił życia na podka. Znaczy, nie będę tracił czasu na podka. Czyli widocznie, kurczę, mój stary... umysł źle pamiętał i jednak nie, chyba nie miałem iść w lewą stronę. Chyba, że tu gdzieś miałem skręcić. W dół, albo w górę, albo gdzieś. A o tym zapomniałem. No, złaź na dół. O Boże. Jak ja tam przyjdę? Co ty robisz? Ej! Bo zginiesz, kur... Czekajcie, ja to jumpem zrobię. Czemu on mi nie skacze? Przestań! Kurwa! Padzie od Xboxa. Zajebie cię teraz. Ja pierdzielę. To jest też takie opóźnienie straszne, chamskie, kurczę, jakbym na lagach jakieś grał.
W sensie opóźnienia. No taka mechanika po prostu, nie? On się, ta postać się tak powoli porusza, ale... Ale śmiało można powiedzieć, że to jest opóźnienie, bo... Tragedia. Aha, dobra, tutaj nic nie ma, okej. Okay. Jump. Dobra, sprawdźmy może sobie, co tam na dole jest jeszcze. Po prawej stronie. Czy widzicie, duża mapka nawet jest. Okej, okay, chodźmy, sprawdźmy. W sumie nic takiego. No to jest potion tylko. Dobra, no to trzeba chyba na górę iść, co? Tak mi się wydaje coś. To chodźmy na górę. Ciekawe, jak to będzie. Okej, okay, jestem prawie, że na górze. Czyli co, tam w prawo mogę skoczyć chyba, nie? Bo tam były te takie wieżyczki. No, a dam jeszcze z tym. Sprawdźmy, czy tutaj coś gdzieś jest na górze. Nie. Czyli mogę iść normalnie w lewo. Fuck. Uff. A tu coś na górze jest? Czekaj, czekaj. Nie. A tu? To kurde, to gdzie mam iść? Nie wiem, gdzie mam iść. Teraz spadnę pewnie, znając życie. O, udało się. No, to próbujemy skakać w prawo jeszcze? Udało się, patrzcie to. Aha, ja teraz to tam utworzyłem, o fuck. Szybko, właś tam na górę. Szybko i teraz muszę biegnąć jak porąbany pewnie. Ja pierdzielę, no to szybko. Run, run, run. Run. No i zjebałem to na samym końcu. Boże. Jeszcze raz próbujemy. Boże. Ale dobra, teraz już wiem przynajmniej jak to mam zrobić. Okej, pozytywnie jeszcze raz. Idziemy z koksem. Pyk, jump i pyk, jump. I teraz biegniemy i jumpujemy tu i znowu biegniemy sprinciorem. I jumpujemy tutaj i znowu biegniemy sprinciorem. I jumpujemy... Czemu on mi... What? Jak on to kurwa przeżył? Co teraz się odjebało, ej? On dostał z końców i jeszcze przeżył to kurwa. Biegniemy i chuj. Co mnie to obchodzi, że tutaj mnie coś zjada, ja biegnę na pałę. O Boże, dobra, jeszcze raz. Tak się w sumie zastanawiam, czy nie byłoby łatwiej, kurde, na klawiaturze i myszce pozytywnie, wiecie? To nie wypady są od tych zręczności, ale tutaj nie dość, że mechanika jest przejebana. No skacz, skacz, skacz. Kurde, mogę nie zdążyć teraz. Bo mi się głupio skoczyło. Tak przystopowałem na trochę. Okay. Dawaj, dawaj, dawaj. Czemu się nie złapał? Co za typo? Proszę. Właśnie tam na górę, właśnie. Ten teren. Tyn. Zero śmierci. Easy peasy. Fuck yeah. Z banany. Boże, nie wiem, kurwa. Te gry kiedyś to też same się przechodziły chyba. O Boże, teraz to. Dobra, próbujemy. Uwaga, jak na tym zginę, to kurwa wyłączam tę grę. Uwaga. Jumpuj, biegnij. Kurwa, nie chciałem, żebyś... Dobra, nieważne. Chciałem, żeby on biegł. Ale on jumpnął. No dobra, kurwa. Skoro stwierdził, że to jest lepszy pomysł. Jebany, kurwa, xboxowy pad. Się obija jeszcze, kurwa, o wszystko, co się da. Nie gadajcie, że ja taką samą drogą mam wrócić, bo to już będzie w ogóle chory pomysł. No i co? I otworzyłem sobie przejście. Teraz pomyślmy logicznie, które ja mam przyjść. Które ja mam tam wrócić, kurwa? Przecież to jest...
Tak się nie robi ludziom. Uwaga. Biegnij mi tam! Pięknie ci poszło. Tutaj uwaga. No, to będzie pułapka, tak właśnie myślałem. To jest szkielet, który nie ma życia, więc nie da się go zabić. Trzeba go zepchnąć. Czyli trzeba atakować tutaj. Dobra, spadł. No niby spadł, no ale co z tego? Czy tu się gdzieś jakoś przechodzi, kurde? W ogóle do widzenia, czy nie? Napij się tego, ziom. To ci dobrze zrobi. Zajebiście ci zrobiło, prawda? Przyznaj się. No, tu jest zamknięte na szczęście, więc tędy nie powinienem iść. Prawdopodobnie. Kurwa, spadłem. No co za debil jestem. Boże, serio. Pięknie poszło, pięknie. Zajebiście poszło. Okej. Dobra. Ofensywa. O, ty chamie. Co mnie będziesz bił? Fucking hell. Kurde, no ciężki szkielet. Fuck, ale by mnie teraz zabił. Jezu, Jezu. Przepraszam bardzo, czy jest tu jakieś życie? Tam chyba było, nie? Po prawej. Weźmy, bo jak zaboli mnie upadek o jedno życie w dół, no to ja zginę. A tak to przynajmniej będę miał dwa. Bierzemy? HP. Dobra, trochę życia jest. O, tu uwaga, wiem, pamiętam, żeby nie spać, kurwa, jak debil znowu. Dobra. No i okej, no próbujemy jakoś to zrobić teraz. Uwaga. Byłoby fajnie, jakby tego szkieleta już tam nie było. No, puśćcie. I teraz na dół. Kurde, ten szkielet tu jest dalej. Kurwa. Przecież on mnie rozjebie teraz. Chociaż nie, czekajcie, jest nadzieja. Bo ja go tu mogę zrzucić, nie? Do tego kafelka. No, cofka. Okej, okay, teraz do przodu. Chodź. Jakie to było głupie. Widzieliście księciunia, jak chował już miecz na pewniaka? Mimo, że szkielet dalej stał jeszcze na tym, mógł jeszcze coś zrobić. To ten już na ten. O Boże, jaki to jest, kurczę, swag. O Boże, zrobiony etap. Ja pierdzielę, dawno się tak nie bawiłem, kurde, ten. A to w sumie głównie przez to, że ja się nie bawiłem w te save'y. No a ta siedzi, wyjebka. Ta ma mięciutko, cieplutko, lajtowiutko i kurczę fajnie w ogóle. A ja muszę się męczyć. No, przez to tyle mi zajęło, kurczę. O, level 4, widzicie? Teraz mamy inną kolorystykę. Potem znowu wrócą te szare takie kolorystyczne te. No ja tak dla spróbowania, póki nie zginę, możemy sobie sprawdzić ten czwarty level. Ale już wam mówię od razu, że to nie będzie jakiś pro rozgrywka. Pamiętam, że to się do lustra chyba jeszcze szło. Przez jakieś krzywe lustro się tam zwierciadło przechodziło i się wtedy produkował zły księciunio. Uważaj, nie spadnij, ziom. O Jezu, ale bym spadł. Może miałem spaść. Sprawdźmy. Aha, to chyba po tamtej stronie mam spaść. Dobra, to chodźmy tam. Okej, okay, naciśnięte. Chodźmy na górę. I tutaj się otworzyło. Teraz szybciutko. Szybko, szybko, szybko. Szybko, 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 szybko. Aha, to jeszcze spadł. A, czyli od początku tak mogłem zrobić. Popatrzcie, to już by było 6 żyć. Kurde, lajtowo.
Ej, to ja w takim razie nie wiem, gdzie mam iść. Wow, ale bym spadł. Widzieliście to? Szalony to był teraz. To co, to może tutaj na dół? Sprawdźmy, czy da się. No dać się da. Okej, okay, no to chodźmy może w prawo. Zobaczmy, gdzie mnie to przyniesie. To jest HP potek. Aha. O fuck, to jest ciężkie teraz będzie. Czekam jeden. Odejdź. Odejdź. No. Możesz podejść, śmiało. Nie gryzę. Tylko dipsuję. Ha, ha, ha. Dobra. Udało się. Te zęby to tylko tak stresują, że niby ten podejdę i zginę przez to. Dobra, jeszcze nie zginąłem. Wow. Było blisko 20 razy. Przy każdym kroku jest szansa, że zginę jak debil. Ale na razie jakoś idzie. Powolutku, powolutku. O, siema. No. No. Ajajaj, za blisko podszedłem. Ajajaj, za blisko podszedłem. Ajajaj, za blisko podszedłem. Ej, bo mnie zabijesz zaraz. Je, pilo, on ma życie, ej. 4 życie miał chyba. Kurde, cwaniaczek. Co teraz? Aha, zajebiście. A tu? Bierzemy HP? Bierzemy. Pewnie zginę i tak zaraz. Mi te HP jedno nie pomoże, no. Wypijmy sobie te HP. Bul, bul, bul. Nie no dobra, już sterowanie ogarnąłem mniej więcej, już po 15 godzinach grania przy tamtym skoku, to już ogarnąłem. Już chyba nic gorszego mnie nie spotka. Także no, chodźmy. Zobaczymy, gdzie to teraz w ogóle mnie poprowadzą. W ogóle bardzo skomplikowane są teraz te plansze, już coraz takie, coraz bardziej dłuższe i w ogóle takie jakieś... Nie wiem, czy ja mam ten iść, czy nie. A tak sobie przejdę. Śmiesznie. Otworzyłem drzwi dopiero teraz. Czyli co, teraz się wracamy? Do tego? Do tych drzwi? One tam były na maksa po lewej chyba, nie? Czy źle pamiętam? Sprawdźmy tu jeszcze coś jest. O, tu się jeszcze da iść. Sprawdźmy. Dokąd? HP potek. Dobra, walić HP potka. I teraz co? Idziemy tędy. Jest tu. O fuck. Tędy nie przejdę przecież, bo jak? Dawaj, dawaj, dawaj. A, i tutaj jest jakieś zwierciadło. No właśnie, to się nagle pojawiło z dupy. Niby się nie da przejść i ja muszę w to skoczyć chyba. No i ten gość teraz tam gdzieś biegnie, żeby coś zrobić chyba złego i nie wiem. Szczerze mówiąc, sam nie wiem. Nie wiem, co się odjebało, ale widzicie, wybiegł gościu jakieś. Moje odbicie. Ona chyba będzie coś robić. Level 5. Co my tu mamy? No i widzicie, no. Jest tego pełno, coraz bardziej skomplikowane te etapy są. Widzicie, to nawet nie wiem, gdzie mam iść. Jakieś porąbane rzeczy.
i tak dalej. Zbieramy znajdźki, walczymy głównie ze sterowaniem. Sterowanie to jest największą przeszkodą. Przejdźmy se tu. No nie chodź za mną, ja spadam, elo. No, i tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam się podobało tutaj, mimo moich zgonów i tak dalej. Ja to jakoś chyba mam nadzieję, że pomontowałem fajnie i wam się to spodobało. I widzimy się w następnych tam moich głównych seriach albo Old School Gamesach kiedyś tam za 3 lata. Może trzymajcie się.